dobra, to może ja zacznę. Jonas, czy spodziewałeś się takiej stosunkowo łatwej przeprawy w tym starciu o pas? Did you expect such easy fight for you today? Easily fight. He's a tough guy. I don't think it was an easy fight. He didn't give up. So no, I don't think it was an easy fight. But this is what I do. I'm here. I'm grinding. That's my second name. Grind. I'm wearing people out, and I love that. So it was not an easy fight, but thank you for saying it, because that means that I made it look easy. So I take that on me. Thank you. W żadnym wypadku nie uważam, że to była łatwa walka. On był bardzo taki silny, nieustępliwy, no ale ja jestem dominatorem, maulatorem, robię to, co mam robić, i jeżeli tak uważacie, że to wyglądało... Jeżeli uważacie, że to wyglądało łatwo, to tylko większy komplement dla mnie, że ja sprawiłem, że ta walka wyglądała tak łatwo. Po twojej twarzy nie widać żadnych śladów obrażeń. Powiedz, czy ty czułeś jakiś moment, kiedy tak jakby traciłeś kontrolę, bądź jakiś cios, który w ogóle poczułeś? Czy jednak cała walka była pod twoim dyktando i miałeś pełną kontrolę nad przebiegiem tego pojedynku? So we can see no traces on your face whatsoever when it comes to injuries. And tell me, were there any moments of you where you just kind of doubted your skill or something, or how the time was dominated fully? I felt first round he came in very hard. I had to adjust a bit because of the takedowns. He was southpaw, and he was strong. He was expecting my takedowns. So first round, I think it was a hard round there. We had to figure each other out a bit. I think he almost had me in a guillotine as well. So yeah, if I had to take something, maybe first round, I should have been a bit more patient and take my time and put in the right work. Yeah. Zdecydowanie ta pierwsza runda była taka niespodziewana i Sebastian tak wjechał mocno, te jego obalenia też były zdecydowane. Musiałem troszeczkę dostosować to, przeczekać go, zobaczyć, więc jeżeli miałbym wybrać taki moment, to zdecydowanie była to pierwsza runda. W klatce stało się coś absolutnie kuriozalnego, coś co trudno wytłumaczyć. Sędzia moim zdaniem przerwał walkę, później nakazał walczyć dalej. Ja się z tym nie spotkałem. Jak ty to skomentujesz? Co sobie w ogóle wtedy myślałeś w tym momencie? It's absolutely bizarre and hilarious that what happened when it comes to finishing during the fight and just letting it go still. So what's your impression so far about that that hilarious even here? I think it was number one bullshit. But it is what it is. We came here. Fought in a foreign country. I'm not a home guy here, so it's what you can expect. I feel it was sad for me because it would have been looking good on my record. I know I have the punching power, and it's always better with a knockout than a decision. But second of all, I think it's sad for Polish MMA as well, because before time, people would not come and fight in Poland because of these things. And I think Polish MMA have involved a lot since, and you don't see that anymore, so that's why more fighters from outside comes. But we were expecting it. We were expecting everything coming against us. So, yeah, it sucks, but it is what it is. I got the win. I think it would have sucked even more if I would have lost last round in submission. Więc po pierwsze uważam, że jest to cholerna tragedia, jeżeli mogę ładnie powiedzieć o sobie bullshit. Nie uważam, że jest to nic dobrego, i natomiast myślę, że u mnie, jeżeli chodzi o mnie jako zawodnika, fajnie zawsze wygląda skończenie, fajnie wygląda knockout, no ale co mogę zrobić? A po drugie, nie jest to też wesoła sytuacja dla polskiego MMA, ponieważ ze względu na takie sytuacje ludzie po prostu z zagranicy nie będą chcieli przyjeżdżać tutaj i walczyć, nie będą pewni. Ja akurat nie jestem lokalcem, przybyłem tutaj z zagranicy i my tak naprawdę byliśmy przygotowani na wszystko, ale nie na taką sprawę. O ile się nie mylę, to była twoja pierwsza walka na dystansie 5x5. Jak ty się czułeś? That was your first five rounds about. So how do you feel about that? I'm pretty happy about it. I feel pretty good. I feel like I could go even more rounds. But I must say, I've been building all my training up to these 25 minutes. So I was expecting that I could keep pushing. I have my diet control, everything I eat, everything when I sleep, when I train, is everything in control up to this fight. So I know what I put in my body and what to expect for my body to deliver, and my body delivered what I wanted to. I was very happy about it.
Czuję się bardzo dobrze, jestem szczęśliwy z tego, jak to wyglądało. Szczerze mówiąc, nawet mogłem wytrzymać więcej niż te 5 rund. Ja jestem zorganizowany i to, co wkładam w swoje ciało, przynosi outcome tego, rezultat tego, co potem prezentuję, więc uważam, że było z mojej strony dobrze, jeżeli chodzi o dietę, o sen. Dostosowałam to do tych 5 rund. Chodzą teraz głosy, że po prostu wielką bolączkę przyprawisz włodarzy, żeby sprowadzić tobie odpowiedniego, godnego rywala, ponieważ no, świetny pojedynek, świetna twoja dyspozycja. Powiedz, czy ty może masz kogoś, kogo mógłbyś zasugerować federacji, ewentualnie, żeby ściągnęli dla ciebie, z kim chciałbyś się zmierzyć o obronę tego pasa? So there are some rumors about that the owners of the federation can have a pretty rough and tough time when it comes to giving you a nice contender when it comes to your skill set. So do you have anybody in your mind who you would like to match and to face? Every bantamweight in Europe, I'm ready for. I want top fights. I know where my goal is to go, and there's no easy fights coming up to that. And you see a lot of fighters getting easy fights, and then when they hit the big promotions, they crack, they break. And I don't want that. I'm confident in my skill set. I had some bad loss in my start of my career. I was just very green coming from Denmark. Not a lot of fights in Denmark, so I had to go outside and fight. But I have a strong team behind me now, Redline in Sweden and Manchester top team in England. So I feel like I'm ready for whatever. Każdy zawodnik z wagi Kogucie jest dla mnie odpowiedni. Ja znam siebie, jestem siebie świadomy, wiem co mogę zaoferować jako zawodnik. Ważne jest też to, że są tacy zawodnicy, ja znam swój gol i są tacy zawodnicy, którzy potem przychodzą do wielkich organizacji, pękają jak baloniki. Ja nie chcę takiego scenariusza, więc cierpliwie będę czekał na to, co przede mną, ale generalnie każdy z Kogucie robi. Kiedy federacja podpisała ciebie, napisałem, że jest to najciekawszy transfer w ogóle w historii Fenu, jeśli chodzi o zawodników zagranicznych. I zastanawiam się, czy teraz będziesz walczył tylko w Fenie, czy jednak jeszcze inne organizacje, nie wiem, Cage Warriors, bo tam walczyłeś, wchodzą w grę. When you've been signed here to FEN, the people just said that the transfer seems to be very cool and good and very decent for the organization itself. So you had your experience, which is pretty good when it comes to fighting the Cage Warriors, for instance, and so on. So what are your plans? Do you want to stay only here in FEN exceptionally, or there will be just some different places where you want to fight in? I think we have to go back and see what's coming in, what offers we can get. Me and my team have to together and see and look back on the fight as well, and then we will see what offers we can get. It's fighting, but it's also business, so what makes more sense for me? Yeah, but I love fighting in Poland. Poland has a very, very special place to my heart. I've been here many times visiting Poland. My best friend and godfather to my son is from Poland, so it's a big honor to come and fight here finally. Więc na początek to musimy sobie na spokojnie ze swoim sztabem usiąść i wszystko rozplanować, rozegrać taką strategię, pomyśleć, co w ogóle dla mnie jest najlepsze, ale generalnie bardzo podoba mi się w Polsce, jest to dla mnie specjalne miejsce w moim sercu, byłem tutaj wiele razy. Ojciec chrzestny mojego synka to również jest Polak i bardzo lubię tutaj być. Jak w takim razie podoba ci się pas FEN? So what do you like about your fresh new brand new belt? I like that I can wear it, and if I'm very lucky, I can keep it in the living room for 1 week for my wife, and then I will give it to my son. It's gonna be in his room. Yeah. Podoba mi się to, że jest mój, że mogę go nosić, ale moim planem jest trzymanie go przynajmniej przez tydzień w salonie moim w domu, żeby moja żona mogła się również nim cieszyć, i to jest właśnie mój plan. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno ode mnie. Czy w dalszej perspektywie nie wykluczasz może startu w KSW? Jak wiemy, to jest największa federacja europejska. No, jak to ty widzisz w twojej stronie? So, in your perspective, have you in your mind KSW in your fighting career? As we know, it's like one of the biggest federations here in Europe. I will say I really, really like it here at Fight Exclusive Night. So, let's see what we can build up from here. Like I think it's good for me to fight here, but I also think it will be good for Fight Exclusive Night to have an international champ like me. And so, yeah, again, we have to see what's coming in.
Następnie podoba mi się bardzo tutaj w Fenie. But now I'm here. Podoba mi się tutaj w Fenie i chciałbym tutaj zawalczyć. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Myślę, że dla Fenu też jest dobrze, żeby byli mistrzowie z zagranicy, jako dla organizacji. Zobaczymy, co przyniesie czas. Dziękujemy. Dziękujemy. Thank you so much. Thank you.